Witam w Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Ulica Wawrzyniaka wyremontowana. Karnawał z baciatą. Teraz robię ze skrzyżowaną nogą. Raz, dwa, trzy. Miasto zakończyło kolejną inwestycję drogową. Tym razem oddano do użytku ulicę Wawrzyniaka, która jeszcze kilka miesięcy temu była w fatalnym stanie. Teraz może się poszczycić nie tylko nową nawierzchnią. Kompleksowe prace były prowadzone na odcinku 400 metrów. Z nowej nawierzchni cieszą się kierowcy, ale i piesi mają powody do zadowolenia. Po obu stronach drogi zbudowano chodniki. Przebudowany fragment został oświetlony lampami LED. Dla poprawy bezpieczeństwa doświetlono także 5 przejść dla pieszych w tym rejonie. Wykonawca zadbał też o nasadzenie i tereny zielone. I dzisiaj Wam pokażę taki taniec jak baciata. Jeszcze nie mieliśmy z tym styczności, więc pierwsze podstawowe kroki możemy dzisiaj spróbować razem zatańczyć. Więc zapraszam Was serdecznie do ćwiczeń. Moi drodzy, baciata jest dosyć takim romantycznym tańcem, więc dużo będzie pracy bioder. Biodra będą tutaj nam się ruszały leciutko po takiej ósemeczce. I tak jak pokazywałam Wam wcześniej, w salsie jest lekki skłon do przodu, czyli cały czas klatka piersiowa jest wysunięta do przodu. Bioderka ruszają się po ósemce. Tak, jeżeli byśmy spróbowali w miejscu ten podstawowy ruch bioder. I cóż, zaczynamy od kroku w bok. Czyli podstawa jest krok, dostaw, krok. I teraz podstawiam nogę na palec i podnoszę w górę bioderko. Taki ruch, czyli biodro w górę i opuszczam. I idę od tej nogi, która jest bez ciężaru ciała, w drugą stronę. Krok, dostaw, krok. Podstawiam nogę na paluszek tu. I uderzam bioderkiem w górę. I jeszcze raz spróbujemy. Raz, dwa, trzy. Dostawiam, bez ciężaru ciała noga, bioderko. Raz, dwa, trzy. Uderzam biodrem w górę. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. I bioderko. Raz, dwa, trzy. Bioderko. Raz, dwa, trzy. Cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Ja proponuję tylko ten krok spróbować z muzyką. Bioderka. Uwaga. Pięć, sześć, siedem. Idziemy w bok. Cały czas po ósemce bioderka ruszają się. Raz, dwa, trzy, cztery. Lekki skłon do przodu. Możemy lekko w ukos iść. I w drugą stronę. Jeszcze raz i bok. Bardzo dobrze. Pokażę Wam lekko zmodyfikowany krok podstawowy. Czyli będziemy teraz nogę z przodu krzyżować. Tak samo idę bok. Krzyżuję z przodu nóżkę. Odstawiam bioderko, bok krzyżuję, odstawiam bioderko. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze raz, pach, dwa, trzy, bioderko, raz, dwa, trzy, cztery, bok krzyżuję, odstawiam. Na paluszki nóżka i raz, dwa, trzy, cztery. Spróbujemy połączyć te dwa kroki. Czyli podstawowy, dostawiam nóżkę, drugą stronę i teraz robię ze skrzyżowaną nogą. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze raz bok, dwa, trzy. To jest podstawowy krok. Dwa, trzy, cztery i z nogą skrzyżowaną z przodu. Cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Dwa, trzy, cztery. I teraz krzyżujemy nogę. Hop. Jeszcze raz, krok podstawowy. Jeszcze raz.
słuchajcie, w każdym tańcu, czy to para, tańczymy, czy tańczymy solo, wykorzystujemy bardzo często obroty. Obroty są bardzo ładną ozdobą tańca, więc spróbujemy obrócić się, idąc do boku, robię krok, pół obrotu, jeszcze pół i dostawiam nóżkę, wysuwając biodro, tak jak w kroku podstawowym. I w drugą stronę tak samo, krok, obracam się, krok, hop. Tak, raz, dwa, trzy, biodro, raz, dwa, trzy, biodro, jeszcze, dwa, trzy, cztery. Pamiętamy zawsze o tym zakończeniu bioderkiem, tak? Te obrociki dołączymy do tych naszych dwóch kroków podstawowych. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, ze skrzyżowaną nogą, cztery, raz, dwa, trzy i uwaga, robimy obrót, dwa, trzy, z biodrem, raz, dwa, trzy, cztery i żeby zakończyć, wyciszyć ten fragment, cztery razy krok, dostaw, krok, dostawiam, obracam się, krok robię tyłem, idę, dostawiam, obracam się tyłem, 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 tak jest, dobrze, jeszcze raz na liczenie i z muzyką, i bok, dwa, trzy, cztery, w drugą, dwa, trzy, cztery, ze skrzyżowaną z przodu nóżką, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, obrót, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, krok dostaw, hop, jeszcze i jeszcze raz, uwaga, 5, 6, 7 i krzyżuję nóżkę, obrócić, krok dostaw i jeszcze raz, bok, 2, 3, krzyżuję, pokażę Wam jeszcze jeden krok. Ten krok nazywa się bardzo ładnie oczo i tutaj będziemy iść cały czas krzyżując nogę przed sobą. Czyli podnoszę nóżkę, obracam się, robię krok. Podnoszę nóżkę, obracam się, robię krok. Tak? I teraz zwróćcie uwagę, że moje barki zostają cały czas skierowane do przodu, tak? Barki równoległe. A biodra skręcają się, bo skręcam się w pasie, tak? Jeszcze raz. Dosyć wysoko noszę kolano. To jest oczo. Tak jest. Zrobimy go, potem krok, dostaw. Krok, dostaw, krok, dostaw. Tak? I teraz robię oczo. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery ruchy. Połączmy wszystko, zaczynając od kroku podstawowego, od początku. Jesteście gotowi? I raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, krzyżuję nogę z przodu, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, obrót, obrót, krok dostaw, hop, hop, trzeci raz, czwarty raz, dostawiam nogę i idę od lewej, raz, dwa, trzy, cztery. Zwróćcie uwagę, że jak krzyżuję nogę, obracam palce na zewnątrz, tak, żeby odpowiednio ułożyć stopę. Nie idę w ten sposób. To nie będzie zbyt prawidłowo. Pięć, sześć, od początku. Skłon do przodu. Od lewej idę. Raz, dwa, trzy, cztery. W miejscu. I uwaga, jeszcze raz od początku. I teraz. Hop. Krzyżujemy nóżkę. Obrocik.
Moi drodzy, było mi ogromnie miło dzisiaj z wami potańczyć i przybliżyć wam nieco kroki takiego tańca jak baciata. Myślę, że się podobało. To jest pierwsze nasze lekcje baciaty. Będzie kontynuacja, więc życzę sukcesów i do następnych zajęć. Dziękuję bardzo. Taniec w każdym domu. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.